Zakończył się pierwszy etap budżetu obywatelskiego na 2015 rok. Bielszczanie zgłosili 79 projektów, czyli o ponad połowę mniej niż podczas poprzedniej edycji inicjatywy. Skąd tak mizerny wynik? Szczerze mówiąc, szukamy też odpowiedzi, tak? W jakimś sensie nas to zaniepokoiło, ale wygląda na to, że ten pierwszy był szczególnie jakoś popularny wśród mieszkańców, bo dodam, że na poziomie innych miast myśmy teraz wrócili do takiej normy, bo tyle mniej więcej przy tej wielkości miast projektów się składa. Nowa edycja budżetu obywatelskiego gwarantuje środki finansowe na realizację projektu w każdym osiedlu. Okazało się, że nie wszystkie osiedla złożyły projekty, a co za tym idzie, nie otrzymają gwarantowanej sumy 75 tysięcy złotych. Nie wiem, no trzeba pytać wnioskodawców. Akcja tak samo była promowana. Może jakieś zniechęcenie nastąpiło, może też, bo to się tak, chociaż nie do końca, ale jednak ten czas, gdzie wnioski były pisane, był to też okres wakacyjny, może tutaj coś nie zatrybiło, będziemy to analizować. Mieszkańcy na razie zrobili swoje, czas na urzędników, którzy będą weryfikować i opiniować projekty.